Witajcie widzowie, z tej strony Pilo, a to 37 odcinek z gry Wiedźmin 1, jeśli się nie mylę. I dzisiaj udamy się do karczmy, tak? I na początku kiedy też rozdamy talenty, tylko nie wiem, czy mam krzesiwo. Nie mam, okej, okay. no to trudno. To talenty rozdamy już w karczmie, jak tam będę mógł się przespać. Postaramy się rozwiązać te afery tutaj wioskowe, które się nam szykują, wiążące się z tym ślubem, który może, nie wiem, czy ostatecznie wyjdzie, a jeśli wyjdzie, to nie wiem, jak długo para ta będzie ze sobą, bo to małżeństwo wtedy już. Też w karczmie najprawdopodobniej spotkamy resztę naszych towarzyszy, wiemy, że jest Jaskier i wiemy, że gdzieś jeszcze jest Triss, więc pewnie w karczmie. I możliwe, że Zachim, dentysta, też tam będzie, ponieważ musimy mu te zęby dać, no kurde, ze zjadarki, nie, co w poprzednim odcinku zdobyliśmy, bo tutaj pieniądz się musi zgadzać. Strasznie dużo berberki tutaj wylatuje z tych drzew, dobra, akurat tutaj jedne, ale z tych berberek w wiosce to naprawdę są ogromne ilości. Julian i Celina rozmawiają ze sobą. Możliwe, że Celina próbuje uwieść Juliana. I pozostała samotna. Dobrze. A już chciałem tablicę ogłoszeń ogarnąć. Dzień dobry, Wiedźminie. Oj. Witaj. Wyglądasz na smutną. Coś się stało? Moja siostra wychodzi za mąż za mężczyznę, którego nawet specjalnie nie lubi. Nie mam się w co ubrać na wesele, bo pan ojciec wydał wszystkie oszczędności na posag ukochanej córeczki. A do tego jest gorąco jak w piekle i wszyscy są jacyś nerwowi. Poza tym wszystko w porządku. Rzeczywiście nie brzmi to najlepiej. Mogę zadać pytanie? Tak. Twoja siostra cieszy się na ten ślub? O tak, jest zadowolona. Jej wiele do szczęścia nie potrzeba, a już na pewno nie będzie się oglądać na młodszą siostrę. Pewnie ci się wydaje, że jestem zła i zawistna, ale mówię prawdę. Alina nie zasłużyła na szczęście. Jak ja nienawidzę tej krowy. Zawsze była oczkiem w głowie ojca i dostawała, czego zapragnęła. Teraz podłapała Juliana, bogatego kupca z miasta, więc zadziera nosa. Nie przejmuj się. Na pewno znajdziesz sobie dobrego męża. A niby kto ma być lepszy niż Julian? Ten ach, jak ja cierpię za miliony Adam? Jest żałosny. O, może masz na myśli pustelnika z pól? Haha, drwij sobie dalej. Widziałeś pierścionek zaręczynowy, który Alina dostała od Juliana? Ma diament większy niż gołębie jajo. Nie unoś się tak. Dlaczego jej bronisz? Przyznaj, omotała cię, he? Pewnie zdążyła zaciągnąć cię na siano, już ja ją znam. O, jaki ja jej nienawidzę. Ale niedoczekanie, siostrzyczko. Ciebie nie dostanie. Ty będziesz mój. Pójdę z tobą choćby zaraz i oddam ci się choćby na kamieniu. Tylko muszę dostać jeszcze ładniejszy pierścionek niż ten, który Julian podarował Alinie. Bywaj. Taka balladyna nam się tutaj maluje. Chciałem tablicę ogłoszeń sobie wziąć, ale problem jest taki, że w sumie nie mam miejsca w ekwipunku. Czy ten pierścionek damy z tej dziewczynie, no jest dosyć bije się z myślami, tak? Po pierwszej wypowiedzi było dobrze, ale w momencie, kiedy zacząłem zadawać pytania, niestety wszystko spieprzyła. Geralt, to znowu ty? Jak leci? Znalazłem Alwina. Alwina, zaraz, coś miałem koniecznie zrobić. Triss mi to wbijała do głowy przez godzinę. A już wiem, mam dla niego amulet z Dimerytu. Jaskier, jesteś niemożliwy. Nie można ci powierzyć nawet najprostszego zadania. Tak? A wiesz, Geralt, przypomniałem sobie. Mam dla ciebie przesyłkę. Jaką przesyłkę? Nie wiem, to za trudne zadanie jak na mnie. No nie, bocz się już, Jaskier. Powiedz, co dla mnie masz. No dobrze, niech ci będzie. Mam dla ciebie list od twojej ukochanej. No to jej tu nie ma. Od Triss? Daj mi go zaraz. Samolet z Dimerytu oraz list od Triss. List pachnący perfumami, napisany równym, ładnym pismem Triss. Okej. Okay. Przeczytajmy. Najdroższy Geralcie, udało ci się uniknąć w samą porę. Znaczy,
Jeszcze raz. Najdroższy Geralcie, udało ci się umknąć w samą porę. Na razie nie powinieneś wracać do miasta. Mam nadzieję, że rozłąka nie potrwa zbyt długo, lecz to nie koniec kłopotów. Alvin zniknął za sprawą magii. Udało mi się jednak zlokalizować miejsce, gdzie uciekł i właśnie tam cię wysłałam. Proszę, zaopiekuj się nim. Wiem, że nie muszę cię namawiać, abyś to zrobił, bo również bardzo polubiłeś tego chłopaka. Wiele przeżył, więc jego dzikie zdolności magiczne zostały rozbudzone. Uważaj na Alvina. Gdy przebywał u mnie, nie miał dosyć cierpliwości, żeby przejść podstawowe szkolenie adepta. Twierdził, że woli zostać poszukiwaczem magicznych artefaktów w zaginionych ruinach. Do listu dołączyłam amulet z Dwimerytu, który blokuje magię. Mam nadzieję, że ten nic po niaskier go nie zgubił. Proszę cię, załóż amulet chłopcu, niech nosi wisiorek zawsze i wszędzie. Zaopiekuj się nim i myśl o mnie. Na pewno jakoś się nam ułoży. Przecież problemy związane z naszym małym romansem nie mogą być trudniejsze do przezwyciężenia niż trudności, z jakimi spotykasz się w czasie swojej misji, prawda? Uważaj na siebie. Czekam. Twoja Triss. Ja tu potrzebuję handlarza. Hazardzistka. O, proszę. O, i pięściarze. To też fajnie. Będziemy mieli co robić. Zobaczmy karczmark. Ubija. Dobra, to karczmarza. Nie przeszkadzajmy jej na razie. Witam, dobrodzieja, witam. Sporą karczmę tu macie. A co to? Myślicie, że jak na prowincji, to już mała karczma musi być? Nie chciałem was urazić, karczmarzu. Czym mogę służyć? Gdzie znajdę sutyn? Nasz sołtys. Na pewno. Czym... Coś ci... Wesele ma być, od co? Nasza Alina, sołtysowa córka. Okej. Mam sprawę. Mam słuch. Na razie, zanim tam popytamy go o jego problemy, a weźmiemy ten miecz i go sprzedamy później, to trzeba tutaj sobie zostawić te rzeczy, jak sygnet straży miejskiej, sygnet domu nocy też możemy sobie zostawić, już nam się nie przyda, ten możemy założyć, żeby mieć pod ręką, żeby komuś dać. O, i patrzcie. Tutaj mam mapę świata, więc możemy zobaczyć, jak to wygląda. Więc tak, tutaj jest ta rispa w Rybit. Tutaj jest ten brzeg, wioska. Tutaj mamy bagna. Tu jest ta wieża, maga. I mamy wyzimę, więc tak to wygląda. I tutaj chyba jest ta wioska, co byliśmy przed wejściem do wyzimy. Jakbyście zastanawiali się, gdzie znajdujemy się na mapie świata, to tak to właśnie wygląda. Na pewno. A znam. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, hen, daleko stąd, żyła sobie dziewczynka. Była najprawdziwszą księżniczką, czarodziejką i wiedźminką. Księżniczka, czarodziejka i wiedźminka? Iri. Nie przesadzasz, aby? Nie przerywaj. Chcesz poznać historię o księżniczce? Przepraszam. To historia o przeznaczeniu Wiedźminie. Wysłuchaj jej uważnie, a może na coś ci się przyda. To jest o Siri. Dziewczynka urodziła się jako księżniczka. Miała wszystko, czego zapragnęła. Miękkie, ciepłe łoże, mnóstwo sukienek, służbę i małego konika. Miała też rodziców i babkę, potężną królową. Dzieciństwo spędziła w pałacach i zamkach, strzeżona przez setki rycerzy. Wszyscy myśleli, że zostanie wielką królową, ale przeznaczenie chciało inaczej. Straciła rodziców. Wrogowie zabili jej babkę i zagarnęli królestwo. Mimo wszystko przeżyła. Zbieg okoliczności, lub jeśli wolisz przeznaczenie, związał jej los z wiedźminami, a konkretnie z jednym. Trafiła do Kaer Morhen, gdzie nauczyła się walczyć i znalazła nową rodzinę. Dziewczynka miała magiczny talent, była źródłem. Wiedźmini przestraszyli się nieopanowanej mocy źródła i wezwali na pomoc czarodziejkę. I tak dziewczynka rozpoczęła naukę arkanów magicznych. Wiedźmin i czarodziejka, którzy zastąpili jej utraconych rodziców, kochali się i dziewczynka odnalazła szczęście. Mogła zostać jedną z najpotężniejszych czarodziejek, ale nie to było jej pisane. Znów przeznaczenie przypomniało o sobie. Nadeszła wojna.
Wiek miecza i topora. Los rozdzielił kochającą się rodzinę. Dziewczynka w rozpaczy wyrzekła się magii i została grasantką. Nauczyła się zabijać. Polubiła zabijać. Wtedy zrozumiała, że idzie za nią śmierć. Wszyscy, z którymi się związała, umierali. Tylko uparty wiedźmin i nieustraszona czarodziejka walczyli z przeznaczeniem i nic nie mogło ich złamać. Los rzucił dziewczynkę do obcego świata, skąd jednak wróciła. Jej tropem szedł najstraszniejszy zabójca, jakiego nosiła ziemia. Jednak udało jej się przeżyć i zwyciężyć. Ścigali ją agenci wszystkich królestw. Nikt jednak nie zdołał jej schwytać. I kiedy wszyscy wrogowie zostali pokonani, zapanował pokój i wreszcie dziewczynka spotkała się z wiedźminem i czarodziejką, los zadrwił z niej po raz kolejny. Co się stało? Wiedźmina zabił chłop, nie potrafiący władać bronią, a czarodziejka umarła z wyczerpania, próbując ocalić ukochanego. A ona nie mogła pomóc, bo wyrzekła się magii. I tak księżniczka, której nie dane było rządzić, wiedźminka, która walczyła z ludźmi, a nie z potworami, oraz czarodziejka, która nie mogła rzucać zaklęć, wykorzystała dziki dar źródła i odeszła z tego świata. Zostawiła go. Mam dziwne przeczucie, że to nie wszystko. Powiedziałem wszystko, co wiem, poza jednym. Dziewczynka nazywała się Cirilla, ale to bez znaczenia. To jest skrócenie książki i przygód Ciri w sumie, właśnie zostało nam zapodane. A w zasadzie nie książki, a całej sagi, prawdę mówiąc. Co do tego, że tam zabijała, to rzeczywiście był taki etap w książce. Nie wiem, czy to nie był jakiś, nie wiem, czas pogardy, chrzest ognia, coś w tych okolicach. Ciri miała wtedy 13 lat, 13-14. I Konno z innymi młodzieńcami po prostu rabowali, zabijali kupców czy inne takie rzeczy. Nie wiem, czy napady na wioski też nie robili. I tam pewnego pięknego dnia, tam Ciri w ogóle chyba z jakim miała swojego pierwszego chłopaka w tym czasie. Nie wiem, czy ktoś z Nilfgaardu przypadkiem... Była tam taka jedna postać, kurde. Jakiś rycerz, który... Bardziej chyba pasuje określenie wojownik, który chyba tam próbował, nie pamiętam z jakiego powodu, ale pytać Ciri. I pamiętam tylko tyle, że jego los się jakoś potoczył w ten sposób, w taki sposób, że on skończył na arenie albo z Ciri, albo z Geraltem. I na tej arenie chyba dokonał żywota, tylko nie pamiętam właśnie, kto go zabił, Ciri czy Geralt. Nie pamiętam, z kim on się mierzył, ale generalnie chyba schwytał Ciri na chwilę. I nie wiem, czy Ciri przez chwilę nie była w Nilfgaardzie wtedy, później jakaś ucieczka, właśnie te inne światy, coś tam się, różne rzeczy działy, naprawdę. Tak, tak, to jest po prostu skrócenie całej sagi Wiedźmina i o dziwo mnie to zachęciłoby to przeczytać jeszcze raz i przypomnieć sobie, jak dokładnie to wyglądało. No nic. Mam sprawę. Słuchaj. Zobaczmy dalej, co tu mamy. Smart. Wyglądasz tak się składa, że mógłbyś. Krzywy Lu i Szczerbaty Bo ukradli mi skrzynkę najlepszej okowity pod słońcem od... Że co? A nic. To nie jest... Nie obrażaj się, Wiedźminie. Twoje pytanie przypomniało mi pewne gry sprzed wielu lat i nie mogłem się powstrzymać. Nieważne. Czym mogę służyć? Dobra, ten Karczmas jest osobą przebijającą chyba tą czwartą ścianę, nie? Ponieważ też nie mogę uwierzyć, że to Karczmarza by doszła taka historia. Na pewno nie z takimi szczegółami. To nie mogło się tak rozejść, naprawdę. Nie uwierzę w to. Ale dobra. To opowiedział nam, co wiedział. Zobaczmy, co tam u Karczmarki. Witaj, Witaj. Jeśliś zmęczony od... Nie omieszkam. Czuj się jak... Dobrze. W czym jeszcze... Mam... Pytaj... Mogłabyś... Nazywa się Odmęty. Żyjemy na uboczu spraw wielkiego świata. W naszym imieniu mówi Tobias Hoffman. Wiedz również, że wywodzimy się od ludzi, którzy kiedyś zamieszkiwali zatopione miasto. Zatopione miasto. Zostało pochłonięte przez wody jeziora. Powiadają, że zagładę zesłali bogowie rozgniewani powszechną rują i poróbstwem. Teraz w mieście mieszkają Wodianowie.
Wyczułem delikatnie dźwięczącą dumę, czy... Nie wydawało ci się. Jesteśmy dumni ze starożytnego rodowodu, tak jak z naszej krowy medalistki. A jeśli chodzi o złe obyczaje praprzodków, cóż, od tamtego czasu wiele się zmieniło. Wspomniałaś coś o... Możesz ją zobaczyć w zagrodzie między zabudowaniami. Krowa czempionka jest naszą dumą. Dzięki za... W czym... Mam... Pytaj... Czy tego wójta może nam coś powiedzieć? Mieszka we wsi, ale teraz jest zajęty... Mimo to spróbuję... Gdyby był zajęty, porozmawiaj z... Dziękuję. W czym... Pokój... Tak? Można by. Sobie talenty właśnie rozdysponujemy. Także styl grupowy, pyk. Teraz szybki. Tutaj wzręczność, wytrzymałość. To i to się przyda, nie? Więc teraz można dla odmiany... A co jest w wytrzymałości dalej? Ogłuszenie. Okej. Dobra, co zrobimy tak? Ale podoba mi się to strasznie i bardzo fajne historii się dowiadujemy. O, Jaskier nawet pogrywa tutaj na luteńce kelnerka. To jej możemy coś sprzedać pewnie. Czym? Dwójka. To rodzinny interes. Prowadzą go mama i tato. A ja terminuję w fachu. Mama nie pozwala mi roz... Przecież jesteś kelnerką. A nieprawda. Tu cię mam. Do naszej gospody... Nie chcę cię martwić, ale już od jakiegoś czasu... A nieprawda. Albowiem jesteś Geralt z Rivi. To u mnie. Czym mogę służyć? No. Ograła nas. Chciałbym coś kupić. Maleńka chwileńka, już pod... No. Znaczy, tutaj i tu cię mam. Ponieważ nie chcę coś kupić, tylko sprzedać. Hazardzistka. Nie wiem, czy ona jest kluczowa na tym szlaku podbijania kościanego pokera. Widzę. To mało powiedziane. Rzadko widuje się kobiet. Podobnie mężczyzn ciekawskich jak baby. Wybacz, ale jeśli nie masz ochoty na partyjkę kości, tylko marnuj. No, konkretna się trafiła. I za rozsądne pieniądze to możemy zagrać. Pewnie to nie jest do questa, ale hazardu nigdy za wiele. Tak, aczkolwiek to jest taki zdrowy. Okazuje się, że 4 dwójki są lepsze aniżeli street. No ale dobra, to się czegoś dowiedzieliśmy chociaż z tej gry. No nic. W każdym razie ta hazardzistka nie jest chyba potrzebna do questa. Jeszcze się pobijemy tutaj z kolegami. Twoja matka puściła się z krasnoludy! Słyszałem o tobie. Ponoć pobiłeś Dundę i grubego Anselma. I Hugona Beronte. Szukam godnego przeciwnika. Dobrze trafiłeś. Jestem Zelest. Zelest Mecht. Brzmi groźnie. Chcesz się zmierzyć z prawdziwym mistrzem? Ustalmy stawkę. 500 orenów. Nieobrażniętych. Wszystkie chwyty dozwolone? Tak. Okej, no to wchodzę. Wchodzę. Szybka kasa. I tam paś. Został pobity. Mistrz Zelest Mecht. Zobaczymy, jakie tam nagrody będzie miał. Od teraz jesteś mistrzem. Zanim odbierzesz nagrodę, wiedz, że jest jeszcze ktoś. Kto? Zwyciężając, udowodniłeś, że jesteś gotów go spotkać. Idź na bagna, tam spotkasz bezimiennego. A teraz wybieraj nagrodę. Za gościu z Gotika przyszedł tutaj? Bezi? Się pofatygował? Meteorytowa stal, najlepsza runa czy pieniądze? Pieniędzy nam nie trzeba. Wezmę najlepszą runę. Trzymaj. To meteorytową stal mam. Runa księżyca, bardzo fajnie. No nic, to pobijmy tutaj też tych pięściarzy. Jest niesamowite zawsze, że ci mistrzowie są pokorniejsi od tych zwykłych pięściarzy. Skopię ci ty... Zobacz. Może też świadczy o tym po prostu, że ci mistrzowie musieli się wykazać pokorą, by coś osiągnąć. Może poza tym Hugonem coś tam, bo on miał tu swoją dumę czy coś. Bo mistrzowie zbyt wiele osiągnęli, żeby teraz się bawić w jakieś stryczki w nos przed walką. Bo wiedzą, że to nic nie daje, tylko bardziej wkurza oponenta, żeby im napieprzyć, tak? Więc mamy pierwszego. No i drugi. Trzeci. No i czwarty.
Trochę się odkupiliśmy. Wow, nawet na plus wyszliśmy ostatecznie w sumie. Chyba. Nie wiem, gdzie zarobiłem te pieniądze, ale już nie będę narzekał, że są. Julianie. Muszę z tobą porozmawiać. Witaj, Wiedźminie. Słyszałem wiele dobrego o twojej profesji. To prawdziwa rzadkość. Z reguły ludzie traktują mnie jak trendowatego. Nie w moim domu. W dzieciństwie nasłuchałem się opowieści o Wiedźminie, który za srebrny grosz ocalił dziadka. Musiało to być dawno temu. Jestem Geralt. O tak, dawne dzieje. Julian, miło mi. Opowiedz historię swojego dziadka. Dziadunio, niech Melitele czuwa nad jego duszą, miał kawałek ziemi. Skalista, zamarznięta dolina w północnym Kowirze i opuszczona kopalnia węgla, bez węgla. Dziadunio zawsze mówił, że ta dolina kryje w sobie skarb. Każdego roku wytrwale pracował w poszukiwaniu tego skarbu. Z początku wielu najmowało się do pomocy, ale w końcu stało się jasne, że dziadunio oszalał i żadnego skarbu tam nie ma. Kiedy miał 47 lat, reumatyzm i kolekcję bobołaczych skalpów nad kominkiem, w przypływie rozpaczy wyszedł na dwór i zaczął złorzeczyć niebiosom, przeklinać wszystkich znanych bogów najbardziej plugawymi słowy, jakie znał. A bogowie odpowiedzieli. Rozległ się potworny huk i w dolinę zeszła lawina. Gdy odzyskał przytomność, wygrzebał się ze śniegu i rozejrzał. Jego oczom ukazał się cudowny widok. Cała dolina skrzyła się dziwnym migotaniem, tak pięknym, że nieomal przeoczył zbliżającą się bestię. Dziadunio rzucił się do ucieczki. Po drodze schylił się tylko raz, żeby zabrać jeden z dziwnych, lśniących kamyków. Udało mu się uciec. Schodząc z gór spotkał Wiedźmina, który zgodził się usunąć potwora w zamian za srebrny grosz. Poszli z powrotem. Wiedźmin ubił bestię i pomimo ogromnego bogactwa zalegającego w dolinie, nie zażądał niczego więcej. Tylko srebrnego grosza. Dziadunio nabrał doń zaufania. Wiedział, że prędzej czy później ktoś zechce mu odebrać skarb. Bo w dolinie był prawdziwy skarb, Geralt. Diamenty, których wydobycie zajęło lata. Założyli spółkę. Wiedźmin pilnował robotników, zabijał potwory i odstraszał bandytów. Dziadunio zarządzał interesem. W Kowirze jest legendą, a moja rodzina należy do zamożnych i szanowanych. Ot i cała historia. Ciekawe. Co słychać? Niedługo żenię się z córką sołtysa, Aliną. Właśnie szykujemy wesele. Chciałem zapytać o Alwina. Powinien się nim zająć ktoś mający pojęcie o magii. Ani ja, ani moja przyszła małżonka nie nadajemy się na opiekunów. Rozumiem. Powinieneś wyszkolić go na Wiedźmina. Nie wiesz, o co prosisz. Na razie będę miał go na oku. Geralt? To jest kupiec, o! To fajnie, możemy mu odsprzedać ten nerw Kikimory, bo to przeczytałem. To przepowiedni linie też. I ten złoty sygnet. To Julianowi warto pomóc, bo on jest handlarzem, tak? I będziemy może jakieś zniżki mieli. Żartuję oczywiście. Ale racjonalnie wyśli, rozumiem jego podejście do Alwina. Pamiętnik kolekcjonera kości. 1340. Lato. W pobliżu mojego majątku stacjonuje krasnoludzki regiment z Mahakamskiego Ochotniczego Hufu. Oficerowie całymi dniami grają w kościanego pokera. Ciekawa gra. Jesień. Krasnoludy ruszyły na południe na wielką bitwę z Nilfgaardem. Poczciwy Molnar podarował mi zestaw kości. To chyba rekompensata za wszystkie moje przegrane. 1341. Zima. Duży przeskok mamy. Wyjazd do Wyzimy opłacił się. W karczmie wygrałem sporą sumkę. Szkoda, że tutaj się nie chce już ze mną grać. Muszę częściej przegrywać. Wiosna. Kości z nefrytu kosztowały mnie majątek, ale kolekcja byłaby bez nich niekompletna. Od czasu do czasu udaje mi się namówić kogoś na partyjkę, ale czuję znów, że muszę wybrać się do miasta. Jesień. Co za pech. Sprzedałem majątek ojca. Jak tylko zacznę wygrywać, odkupię wszystko. 1342. Wiosna. Doszły mnie wieści, że w okolicy grasuje banda dezerterów. Nie sądzę, by się połakomili na biedną wioskę i mój skromny dom. W końcu nie ma tu nic wartościowego. Może zechcą zagrać w kościanego pokera. Okej, mamy koniec tej historii, więc możemy stwierdzić po prostu, że nie przeżył z tymi dezerterami. Albo optymistycznie
pomyśleć, że po prostu tak się odkurzył, że odechciało mu się prowadzić pamiętnik. Starsza krew. Wilfegorz z Rogewem. To jest ten. Czarodziej, chyba. Nie da się dokładnie prześledzić drogi genu Lary Dorren. Losy całych pokoleń giną w pomroce dziejów. Obraz zaciemniają niejasne rodowody Bękartów, celowe fałszerstwa historii i zwyczajny brak źródeł. W wielu przypadkach starsza krew rozrzedziła się i straciła swoją moc. Ponadto nie każde źródło zawdzięcza swoje zdolności magiczne obecności genu Lary. Nieliczni, u których ujawniła się mutacja, cechują się niezwykłymi zdolnościami, potrafią wędrować w czasie i przestrzeni, posiadają również pewne zdolności magiczne. Ich talenty są jednak dzikie i niekontrolowane, objawiają się pod wpływem stresu lub silnych emocji i zaskakują nawet ich posiadacza. Historia zna przypadki wędrowców miotanych w czasie i przestrzeni przez własne zdolności, z tego powodu Bractwo Czarodziejów powinno roztoczyć szczególną opiekę nad dziećmi źródłami i wychować je pod czujną opieką, czyli po prostu mieć dla siebie takowe dzieci i z nich stworzyć kolejnych czarodziejów. I jeszcze strzygi odczarowanie. Anonim. Wówczas rzekł Wiedźmin do króla Foltesta. Zapłać, królu, a odszukam twoją córkę w ciemnym grobowcu. Odczaruję ją, jeśli to możliwe, lecz jeśli nie podołam, bez wahania zabiję królewnę. Król zrozumiał, że to jedyna szansa i zawierzył los córki Wiedźminowi. Przez długie godziny czarownik zmagał się ze strzygą, odganiał ją srebrem i magiczną sztuką, walczył z bestią i nie dał się zranić, ale strzydze również nie uczynił wielkiej krzywdy. Na koniec zamknął się w krypcie, zapieczętował wejście magią i przeczekał do świtu, albowiem wiedźmini posiedli wszelką mądrość o potworach i wiedzą, że wystarczy poranne pianie kukuta, a przeklęta istota zostanie odczarowana. Okej, no mamy tutaj uproszczoną wersję tego zajścia ze strzygą. Jeszcze mamy tutaj podwójny krzyż Alzura. O, to tarcza Alzura też nas uratowała przed śmiercią od Azara Javeda. Podwójny krzyż Alzura. Wydanie ocenzurowane przez Bractwo. Przypadł mi w udziale niewdzięczny obowiązek przygotowania nowego wydania i tak niekompletnej księgi Alzura. Wyrwano z niej część stron, która opowiada o metodach tworzenia monstrualnych bestii. Kto pamięta Kościeja lub Via z Mariboru, ten wie, jak wiele złego uczyniła księga, a w szczególności opisany w niej podwójny krzyż Alzura. Niniejsze wydanie udostępnia informacje o takich stworzeniach jak przeraza czy kościej, nie zawiera jednak sekretów tworzenia tych bestii. Dla pewności jednak zachęcam do bezpiecznego czytania formuł i wymawiania samogłosek na wdechu. Także mamy jakiś kościogłów, może się z nim spotkamy. Także kącik literacki, można śmiało powiedzieć, że za nami. Wszystko, co tutaj miał Julian, zostało przeczytane, więc... Fajnie, że mam jakiegoś handlarza, u którego wszystko przeczytaliśmy. Dobrze, to udamy się do Alwina. Na początek do niego. Damy mu ten bransoletę z dwimerytu, pierścień czy coś tam. Żeby tą magię... tej magii nie używał przypadkiem. No i też należy się spodziewać, że jakiś nowo przybyły tutaj... Może zawitać do nas, tak? Człowiek, który będzie chciał schwytać Alwina. Chyba, że ostatecznie, tak jak przewidywał magister, on nie okaże się być tam wierny, to w cudzysłowie, wiernym pracownikiem i po prostu nie przyjdzie tutaj nawet. W ogóle coś dziwnego to jest. Nie wiem, co to jest, ale dziwny ul. Nie gadaj, że już tak szybko ktoś go schwytał. Co cię z pisarzem? Szukam Alwina. Ten chłopak jest jak żywe srebro, kręci się wszędzie. Jeśli nie ma go w wiosce, poszukaj w ruinach niedaleko stąd. Alwin lubi to miejsce. Dziękuję. Niedobrze. Nie podoba mi się, że Alwin tak idzie, gdzie popadnie. Oj! Jejku. To niedobrze się teraz stanie. Bo gdy mu dam ten... Dwimeryc, to nawet nie ucieknie, jak ktoś go schwyta. Znaczy, no ciężko, żeby ktoś pod naszym okiem tutaj się zjawił, ale no kto wie, może gdzieś pójdziemy i później, kurczę, okaże się, że Alwina nie będzie. Mam nadzieję, że tu siedzi gdzieś.
Tylko tych ruin nawet nie widzę, ale może zaraz znajdę. Oj, tam jeszcze ktoś się kręci. A to zaraz, to Alvin jest ważniejszy. Skolopendromor. O kurde, to jakiś echinops trochę taki, tylko że lepszy. I to kurde nie jeden. Nie wiem, czy nas nie zabije. Tu bez jaskółki ani róż. Okej, mamy trzy skolopendromorfy tam, więc naprawdę sytuacja jest dosyć kurde ciężka. Musimy się co nieco podleczyć. O, i on podróżuje pod ziemią. Dobra, zdaje się, że go pokonaliśmy. Skolopendromorfa, naprawdę ciężki przeciwnik, powiem wam. No ale nic, żyjemy i mamy jakąś w ogóle nową roślinę. Han. Włókna Han. Okej, spoko. Mamy ducha kolekcjonera kości oraz Alvina. Czyli możliwe, że to z nim Alvin sobie tutaj przesiaduje i dlatego lubi chodzić do tych ruin. Sam Geralt z Rivii. Głośno o tobie w świecie duchów. Alvin, odsuń się. Przyzywanie duchów to niebezpieczna zabawa. Ale ja chciałem władać mocą, tak jak Triss. Zazwyczaj jestem sympatycznym facetem, ale czuję się ostatnio bardzo samotny. Chciałbym, żeby Alvin dotrzymał mi towarzystwa, grał ze mną w kości, jest bystry i pojętny. Zostaw go. Rozwiążmy to klasycznie. Zagrajmy o niego w kości. Przegrany zostawi dziecko w spokoju. Zagrajmy. Nie masz szans. Jesteś pewny siebie? Doskonale. Żeby się udało, nie? To lipa będzie, jak się nie uda. Dobra, mamy trójkę z jedynek. Ciężko to spieprzyć będzie. On ma dwie pary, ale dwie pary są mniej warte, aniżeli moja trójka, warto pamiętać, tak? Jak mu trójka wyjdzie, to jesteśmy w dupie. Kurde, niedobrze. Nie pozwolę sobie przegrać, będę wczytywał tak długo, aż nie wygram. To mamy dwie pary. Może spasuje. Znając życie mu, wylosuje się jedynka. Oczywiście, no. Przepraszam bardzo. Ale ja chcę to za pomocą kości rozwiązać. Zobaczymy się jeszcze raz, jak będziemy grali w kości z duchem. Tym razem go pokonam. Jeśli się da. Dobra, w ogóle jak tak jeszcze raz sobie zabijałem te sklopendromorfy, to okazuje się, że stylem grupowym po prostu bardzo szybko one padają. Wiadomo, trochę biją, ale z jaskółką to nie ma problemu. No niestety pierwszy pojedynek został przegrany. Znaczy to już drugi w sumie. Tu musi się wydarzyć cud, żebym wygrał. No niestety nie wydarzył się. To jest aktualnie nie do przegrania. Co nam się wylosowało. No i mamy to. Uratowałeś mnie. Strasznie się bałem. Już dobrze, jesteś bezpieczny. Wiem. Czemu bawiłeś się w tych ruinach? Pustelnik mi mówił, że to magiczne ruiny. A ja lubię magię. Triss mówiła, że kiedyś nauczę się czarować. Wszystko się kończy. Nie miałem prawa narażać Alvina. Salamandry nie znają litości. Nie cofną się przed niczym. Nie stworzono mnie do roli ojca. Jestem wiedźminem. Chociaż czasami żałuję. I tęsknię. Mam dla ciebie prezent. To naszyjnik z Dwimerytu. Podoba ci się? Naszyjniki są dla bab. Ten jest magiczny. Odpędza złe sny. Zresztą ja też noszę naszyjnik. Amulet jak wiedźmiński. Dobry super argument, Geralt. Chciałbyś zamieszkać z Aliną i Julianem? Alina, często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca,
chodzi po polach i czegoś szuka. Mnie też każesz... To tylko złe sny, Alwinie. A ty, Wiedźminie, nie chciałbyś zamieszkać wśród normalnych ludzi? Wiedźmini zostali stworzeni właśnie po to, aby chronić takich ludzi. Prostych, bezbronnych, zwyczajnych. Alwin, załóż naszyjnik. Tłam, spójrz mi w oczy. Zobaczysz tę swoją śmierć. Nie muszę z tobą o tym rozmawiać. Nie muszę cię słuchać. Nie jesteś nawet człowiekiem. Alwin! Ty teraz rozumiesz, czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralt, otwórz oczy. Zrozum. Chciałbym, żebyś przestał bawić się w Zabij Elfa. Geralt, proszę. Ja uwielbiam tę grę. I zawsze wygrywam. No prawie. Alwin. No dobrze. Już nie będę. Coś jeszcze? Jak się dostałeś? Uczyliśmy się z Triss starszej mowy. Była burza i w ogóle jakoś tak... Opowiadaj dalej. Usłyszałem, jak ktoś wchodzi po schodach. Ktoś ciężki. Potem nie wiem, co się działo, ale Triss była wściekła na tych panów. Bardziej niż na mnie, gdy pomalowałem jej suknię magiczną farbą, którą widać tylko w ciemności. Wyobrażam sobie. Słyszałem krzyki i co chwila ktoś spadał ze schodów. I strasznie śmierdziało przypalonym mięsem. No i nagle dużo ludzi wpadło na linak przez okna i rzucili się na Triss i chyba ją pobili. Później wszedł taki pan w okularach i kazał jej powiedzieć, gdzie jestem. A ona powiedziała, że wysłała mnie teleportem do koleżanki z Kowiru, bo tam jest czyste powietrze i świetne warunki na wakacje. Co było dalej? Ten w okularach coś długo mówił, że będzie się z nią bawił, czy jakoś tak. Potem Triss powiedziała mu, że go znajdziesz i zabijesz. Mhm. I kopnęła między nogi, a ten pan się popłakał. Pozostali bali się do niej zbliżyć, szczególnie gdy zaczęła czarować. Jestem pewien, że Triss potrafi się o siebie zatroszczyć. Nie martw się o nią. I później jakiś inny kazał przeszukać pokój i mnie znaleźli. I wtedy uciekłem i oni pobiegli za mną i biegłem bardzo szybko i się potknąłem i mnie złapali. Zaprowadzili mnie gdzieś i zarzucili worek na głowę. Bałem się nawet bardziej niż na podgrodziu. Zacisnąłem oczy i wyobrażałem sobie, że jestem z daleka od złych ludzi i świeci słońce i jest ładnie. A potem znalazła mnie Alina. Naprawdę. Przysięgam, że nie kłamię. Wierzę ci, Alwinie. Geralt, ja nie chcę tam wracać. Będą chcieli mi zrobić krzywdę. Niech lepiej Triss tu przyjedzie. Już dobrze. Zastanowimy się nad tym. Będę grzeczny, obiecuję. No teraz Alwina łatwiej jest złapać. No ale z drugiej strony nie będzie też takich rzeczy jak tutaj z tym duchem urządzał. Zobaczmy szkielet. Co jest? Co cię tu trzyma? Jedyna rzecz, jaka potrafi przezwyciężyć. Miłość? No coś mówię. Warto wracać dla gry? To więc wiem coś o tym. Na pokerze zarobiłem, straciłem fortunę, no i życie. Ale to drobiazg, po prostu złą pasę miałem. Zagramy. Rzucać za... Dziękuję. Ale ja z nim grałem przed chwilą. Odejdź. Nic, w każdym razie już tego źródła pokonałem, nie muszę z nim się mierzyć. O, mamy murarza Harna i Pata. To taki Pat i Mat, tylko Maty gdzieś zniknął. Witajcie, panie. Daruj sobie tego pana. To zaszczyt dla mnie, pa... Jak sobie radzisz z łukiem? Najlepiej we wiosce. Trafiam w jabłko z 50 kroków. Świetnie. Słucham. Nie chcesz Raczej nie. Wiecie, panie, to znaczy Geralt, jak ojciec remont zrobił w chałupie, to drzwi się nie domykają, po schodach nawet kot się boi chodzić, a jak pada... Wystarczy. Zresztą. Ja z łuku wolę strzelać. Kiedyś pojadę na turniej... Mam nadzieję, że ci się poszczęści. Słucham. Bywaj. No to nie wiem, czy ten most będzie naprawiony.
Witajcie, panie. Dalej nie przejdziecie, most jest zniszczony. Znam się na tym, jestem mu... Nie wygląda na przeszkodę nie do pokonania. No, ale tam dalej nic nie... Dziękuję za przestrogę. Jesteście wiedźmi. Tak się składa. Panie... Potrzeb... Dzieło mojego życia stoi na krawędzi niebytu, dobry panie. Ty jeden możesz odwrócić... Co się stało? Miałem sen. Duchy rzeki, przepełnione rozpaczą, błagały mnie o pomoc. Mnie, pokornego sługę pani jeziora. Taki zaszczyt, taka szansa na pokazanie swego przywiązania i wierności zdarza się tylko raz w życiu. Stary most, którym się zajmuję, przestał być używany i popadł w ruinę. Duchy przywiązały się do mostu i starego koryta. Jak mogę pomóc? Wisi nade mną złe fatum. To, co zdołamy razem z synem w dzień zbudować, ktoś niszczy w nocy. Mogę ci... Mogę zaoferować ci 400 orenów, księgę o upiorach i królu Gonu lub pomoc mojego syna, świetnego łucznika. Proponuję ci jego pomoc podczas niebezpiecznych wypraw na pola. Zgoda. Udaj się do guślarki, która mieszka w wiosce. Tylko uważaj, to czarownica. Dobrze, pójdę. Jestem ciekawy tej pomocy jego syna, ale też książkę bym sobie przeczytał. Muszę... zbyt wiele w życiu widział... Przepraszam. Widziałem, by lekceważyć przepowiednie. Obawiam się, że Alvin wieszczył nieszczęście. Nadejdzie wkrótce i dotknie osób, które chłopiec zna. Muszę ostrzec Juliana i ostrzec go. Czy znaleźć Juliana i ostrzec go? I Aliny nie ma i straciłem tamten dialog, kurde, o jej siostrze. Chyba, że nieszczęściem jest to, że nie ma Aliny. To też może być. Czekajcie, tu tablicę ogłoszeń też w sumie sobie zgarnę. Na Alpy, na bazyliszki, na wyberny. A, to standard. A, tylko że tutaj jaja tym razem. Okej, to jaja nawet mam wpisowane. Dobrze, że je... Stałeś. Jakiś czas temu Alina poszła pospacerować po polach i jeszcze nie wróciła. Dobrze, poszło. Dzięki ci. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ajajaj. Ajajaj, ja chciałem z nią pogadać o siostrze. Gdzie są te pola? Tu są pola. Tu się balladyna zaraz wydarzy. Oby nie, bo kurde, nawet nie zdążyłem pogadać z nią o tej siostrze jej. Wiem, że to był idealny moment wtedy, ale... Droga na pola, oj. Obawiam się, że siostra może zabić tą, bo siostry też nie widzę. Cześć, Geralt. Fajnie jest bawić się na polach. Masz naszyjnik, który ci dałem? Tak, noszę go cały czas. Tak jak wiedźmin. Nadal męczą cię koszmary? Za dnia już nie, ale w nocy. Nie musisz opowiadać. Alina, często mi się śni. Jest... To tylko złe sny. Południce. No nie! Nie... Da się ją odczarować? Zbierałam maliny dla ukochanego. Miałam chustę pełną soczystych, nagrzanych słońcem malin. Nie widziałeś mojej chusty wędrowcze? Wychodzę za mąż już niedługo. Muszę po raz ostatni spotkać się z ukochanym. Miłość jest cierpieniem. Bólem przeszywającym mą duszę niczym włócz. Ach, siostro moja kochana. Tyle razy ci mówiłam. Płakałam na twoje... Czuję zimno. Bo nie żyjesz. Kłamiesz! Ale... Kurde... Siostra zabiła Alinę. Jeju, balladyna się wydarzyła! Kurde mać, no. To nie tak miało być. Już muszę ją zabić, no bo... Albo zniechęcić do ataku. Kuźwa mać. Alvin, co żeś narobił? Bywaj. Czemu to się musi, kurde...
Co jest? Zabiłaś moją Alinę! To był wypadek! Kłamiesz! Zawsze byłaś o nią zazdrosna! Gin! Ok! Co się tu odpierdziela? Nie wierzę! Tragedia. Wiedźminie, Wiedźminie, czy mnie słyszysz? Ty, który nie jesteś człowiekiem, ani duchem, śmiertelniku, za którym kroczy śmierć. Kim jesteś? Jestem duszą przeklętą, skazaną na wieczną tułaczkę. Kto cię przeklął? Ja sama. Zabiłam moją siostrę, piękną Alinę. Zabiłam z zazdrości. To ty, Celino? Nie dla mnie miłość, nie dla mnie słońce, tak pali. Powrócę tu nocą, by zaśpiewać pieśni skargi. Rzeczywiście, no kłopoty za nami krok w krok idą, no. Niepotrzebnie do tej wioski żeśmy przychodzili, bo tu naprawdę... Tragedia się wydarzyła. Znaczy to nie z naszej nie przez nas jest, ale... To wszystko teraz wygląda tak dla obcej osoby, jakbyśmy przywieźli wręcz tutaj te problemy. No i Alvin już nie może zostać w wiosce. Adam. Tak? Odłóż broń. Zabiła Alinę. Zabiła moją Alinę. Już jej nigdy nie zobaczę. Co ja nieszczęsny pocznę? Twierdzisz, że Celina zamordowała siostrę? Tak, przyznała się. Spotkały się, pokłóciły i Celina popchnęła Alinę. Moja ukochana, upadając, uderzyła głową w kamień. Nie, to zbyt straszne, nie mogę o tym mówić. Zatem to był wypadek. Kiedy Celina to powiedziała, coś we mnie wstąpiło. Nie mogłem się opanować. Zawsze zazdrościła Alinie. Zazdrościła Juliana, jego pieniędzy. Zasłużyła na karę. Alina nie odeszła. Zmieniła się w południcę. To straszne. Muszę jej pomóc. Zajmę się tym. Postaraj się nie zrobić nic głupiego. Zda się jej odczarować i przywrócić do życia? Chyba nie. No Julian się może załamać. Bo już chuj z wesela. Chyba, że z południcą się ożeni, ale... To skona wtedy dokona żywota. No ale kurde, gdzie nie jesteśmy, to wszędzie się wszystko wali ostatecznie. Nie przez nas. No ale... się wali. Julian, głupia sprawa. Miałem poszukać Aliny. Znalazłeś ją? Tak. To cudownie, nic jej... Usiądź i napij się. Alina nie żyje. Zmieniła się w południcę. Demona. Nie żyje? Tak. Wiem, że jest ci ciężko. Ale nie można tego tak zostawić. Na polach będą ginęli ludzie, jeśli nic nie zrobię. Rozumiem. Zrób co trzeba, zapłacę. To nie będzie srebrny grosz. Zrób co trzeba, Wiedźminie. Jeśli możesz, szybko i bezboleśnie. Postaram się. Wiesz, wierzę w rozum, a nie w bogów. Ale modliłem się do Melitele o ponowne spotkanie z Aliną. Miałem złe przeczucia, lecz odganiałem je. Chyba wciąż potrzebuję czasu, żeby pogodzić się z myślą o... śmierci mojej Aliny. Geralt, jak to się stało? Zabiła ją Celina, chyba przez przypadek. Ona też nie żyje. Jak to? Nie mam mu co zaprzątać chyba głowy Adamem też chyba, ale... Dobra, ciul. Zabił ją Adam, gdy zobaczył, jak zamordowała siostrę. Kochał Alinę. Na wszystkich bogów to straszne. Tyle cierpienia. Czym sobie zasłużyły na taki los? Geralt, proszę cię, pomóż im, a ja dopilnuję, żeby zatrzymano Adama. Musi odpowiedzieć za swój czyn. Zrobię, co w mojej mocy. Dobra. To jest rzeczywiście bardzo chłodny, czy nie chłodny, ale racjonalny chłop. Aż dziwne, nie? Bo to w jednym momencie takie rzeczy się działo. Kurde, wytrzymuje to wszystko. No i to tyle w tym odcinku, no. Porobiło się niefajnie, niestety, ale musimy się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. Niestety wieś odmęty nigdy nie będzie taka sama, ponieważ stało się, co się stało.
przynosisz ze sobą kłopoty. Tymi słowami się pożegnam. Adios.